Pięknie to wygląda. Pięknie biało. Aby tak zostało. Nie czuję, kiedy rymuję. Także otwieramy dzisiaj stajnię jeleni. Wyjeżdżamy po kolei, bo ostatni jest traktor, którego będziemy używać. Myślę, że nie popuszczę tej sytuacji i podczepię dzisiaj ten pług do śniegu. Dużo może nie napadało, ale zobaczymy, czy on jeszcze działa, bo zardzewiał troszeczkę. Także go przeszlifujemy. Także lecimy. Kurde. Dawaj, dawaj, Mariusz, lekkie jest. Patrzcie, za pierwszym razem na mnie poszedł, a już próbował. Kurde, trzeba będzie prostownik. Musi strzała dostać. Silnik do remontu, kurde, w szreku tylko pyk i chodzi. Chciałem ile mogłem, ale zdechłem i nie mogłem. Idziemy po prostownik. Taki mamy ładny prostownik. Z rozruchem. Polecam. Ładnie, fajnie działa. No dobra. Nie dał rady. To go prądem potraktujemy. Normalnie to byśmy tutaj podłączyli, ale tutaj podlewiałe to nieużywane. Ja się boję, że tu przejścia nie będzie. Normalnie do akumulatora podłączamy bezpośrednio. Jest dzisiaj z nami Łukasz. Pomoże mi tutaj parę rzeczy ogarnąć. Co ty, Łukasz, o tej zimie myślisz? Bez komentarzy. Minus 16 ma być w poniedziałek w nocy. Co chwilę zmieniają prognozy. No najpierw pokazywali minus 9, później minus 10, później minus 14, a dzisiaj rano wchodzę minus 16. Czyli coś jest na rzeczy, nie? Coś jest, ale to okaże się, że będzie plus. Nie. Do dzisiaj szwagier plus też... Nie, będziemy mieli zimę do wtorku. No, tylko. A później znowu roztopy. No niestety, ale na te największe mrozy teraz okrywa śnieżna na polach będzie, co mnie cieszy bardzo, nie? No i co? Podczepimy dzisiaj troszeczkę chyba pług do śniegu, zobacz. Parę centymetrów jest, nie? Drogę na Lubowo? Nie, będę pługiem do śniegu ubijał, a z tyłu ty na sankach będziesz jechał. Nie? Może być, tylko sanki trzeba dobre zmontować. Bo na tych dziurach to tam nie doleci. Tylko gdzieś znowu komin zgubiłem z mandama. Nie wiem gdzie jest, kurde. Gdzieś leży pewnie w dolnej szufladzie. Jak nie będzie potrzeba, to się znajdzie. Dobra, myślę, że troszeczkę się poładował. Damy mu tutaj rozrucha. Włączysz ten rozruch. Wiem. Ja go pyknę. No i co? Tego ostatniego chyba też będziemy musieli terroryzować prądem. Włączę to. Dobra, Łukasz, dawaj start. Widzicie? Co prąd, to prąd. Jedno jest pewne. Jak przyjdzie ciepło, to ten akumulator jeszcze sezon przehula. Ale następny sezon trzeba już akumulator wymienić na nowy. Nie ma wyjścia. Jak zbieraliśmy kamienie, wspominaliśmy o takiej pace do kamieni dorobionej. Dzisiaj ją zapniemy do tyłu i pojedziemy węgiel przywieźć na drugie gospodarstwo. Idą mrozy, to trzeba tam zasypać, żeby dłużej wystarczyło, żeby tak często do tego pieca nie dokładać. Także co, wyjeżdżamy tym traktorem, pokażemy wam za chwilę, jak 36-50 ładnie pali. A, ten bez problemu. Kurde. Zaraz wam pokażemy, jak ten dziadek z 93 roku pali, kurde. Ale tu są dwa akumulatory. Co prawda instalacja 12 V, ale patrzcie. Pstryk, kurde. A, mrozy, nie mrozy. Patrzcie, jak gada. Smog wawelski. Rech. A tego na pewno będziemy musieli też prądem skrzeszać. Ubrałem Łukasz kurtkę, ale chyba... Nie wiem, pójść po bluzę? Też mam ten. Bo tam się sobie trochę pociłem, bo łaziłem, kurwa, z tym. Ładnie wyglądam, jak nie to zmienię na bluzę. A czemu, a co, kurwa? No, nie ranking, tylko ten, sądzę.
Co wypadnie wygląda w tej kurtce? Jak nie, to zmienię na bluzę. Tak, piszcie w komentarzu. Najlepsze odpowiedzi zostaną oznaczone z tej kurtkiem. Dokładnie. I tu jest tak, tutaj w tym 3 lata już jest akumulator zmieniałem. No i ten też jest dosyć częściej palony niż na przykład Ferdek, nie? Bo Ferdka jak rano odpalę, to go w nocy gaszę. No. A tego w ciągu dnia też częściej się gasi. I jeszcze tutaj chyba mamy mały problem z ładowaniem, był zmieniony alternator. Co prawda, jak było ciepło, nie miałem żadnego problemu z odpalaniem. A jeszcze tutaj dochodzi sytuacja tego typu, że mamy tą instalację do opryskiwacza i muszę zamontować koniecznie wyłącznik prądu, dlatego że gdzieś nam tutaj ten prąd zimową porą to jest zauważalne bardzo mocno, bo on wtedy w ogóle nie chce kręcić. Zobaczymy jak dzisiaj, nie? No. I lipa. Także wyciąga nam akumulator ta instalacja. Damy mu, kurde. Panie doktorze? Panie doktorze, dobra. Też go troszeczkę podładujemy, bo kurwa, sam ten. O kurde, ten to rozładowany. No ta też dobrze, że szwagier był, to we dwójkę też. Taki prostowniczek. Jakaś nieznana marka. No ale ważne, że spełnia swoją rolę. Spełnia nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Musimy tą pakę podczepić. Własnej konstrukcji. Myślę, że tu szrekiem trzeba dojechać. Bo 6900 to nie jest taki zwrotny, żeby tu się wbić. No łatwo nie było tu wjechać i to podczepić, bo mamy tu mały ogranicznik, tą żmijkę. Nowy nabytek, który raz w roku jest używany, a cały rok przeszkadza. Ale co zrobić, taka branża. I jakoś teraz wyjechać stąd. Mamy radę. To jest ciągnik do takich zadań. Zakręca w miejscu. Tamtym bym tu nie wjechał, bo on jest dłuższy i ma mniejszy skręt, ten 6900. Pięknie poszło. Dobra. Teraz taka akcja, że musimy to odczepić i podczepić do tamtego. W sumie moglibyśmy tym jechać, nie? Tamtego będziemy też używać do tego pługa, do śniegu. Także pobawimy się dzisiaj i działamy z tematem. Także mam na razie dwa traktory, które w zimę palą bez problemu. To jest Massey i to jest John Deere 3650. Ale był taki rok, gdzie 3650 nie chciał odpalić i trzeba było akumulatory zmienić i po problemie. No i dobra, troszeczkę się podładował. Enter. Teraz bierzemy mu, kurde, tak zwany rozruch. Jedziemy, Łukasz. Poszedł. Ten też fajnie chodzi. Ale tym ciągnikiem fajnie się jeździ. Każdym inaczej jednak. Niby takie same maszyny, każdym inaczej. I każdym fajnie. Także tu. Do opryskiwacza miałem lagi skręcone na gwintach do samej góry, żeby mi nie przeszkadzały. A do tej paki trzeba tutaj obniżyć to. Także kręcimy. Ładnie haki złapały. No dobra, teraz cięgiełko. Nieużywane i zastało się. O kurde. Chyba, że nie da rady, to idziemy w imadło. Idzie. Tylko nie w tą stronę chyba kręcisz. Dobrze. Chyba skręcasz, co? Uściłować. A w drugą? Dawaj, idziemy w imadło. Zrobimy to na zicher. To nieużywane było z rok czasu, nie? Także mamy szybki remont cięgła w zimową aurę. Na warsztat dziada. Kurde, chwila, moment jest zrobione. Dawaj, spróbujemy go ścisnąć. Tak, nie? Delikatnie środkiem. Daj jeszcze go. Wysuń, dobra. Jeszcze trochę wyżej. Dobra. O. Dobra, możesz puścić. Ledostwo. Budeka. Oczywiście, obowiązkowo. I breszkę. Ta strona idzie leciutko. To druga jest problemem. Ta strona jest problemem, a tutaj nie ma jak złapać. Także inny system. Zamiast łyżki mamy oto taki klucz.
Wszystko. Wszystko. Nie będzie tak źle. Wszystko na prawie. Nie jest tak tragicznie. Myślałem, że to... Myślałem, że to gorzej jest zarąbane. Ten stworzy tutaj zostawić, nie? Stworzy nie ruszaj. No trochę ciężko idzie. Także... Wimadle, jak jest wkręcone, to jest inna bajka. Niż tam w powietrzu. Będą wyczyszczone, bo dokładnie. Teraz palcami będzie się wkręcać. Dawaj, do samego końca. Jednym paluszkiem, kurde. Dosłownie 0,1 mm było troszeczkę rdzy i już nie chciało się kręcić. A teraz palcami idzie. Już jest jak nowe. Kurczę, piękna zimowa aura. Naprawdę. Ten puk to musimy dzisiaj wykorzystać, to nie ma, że boli. No i sanki, masz jakieś porządne? Bo to... Nie mam właśnie, kurde. To dla małej, to właśnie, żeby nie... Chodzi? Nie jest tak, to no. To stop jest. To jest, tutaj w ujku, ale w ciągniku. Nie, nie. Dobra, kierunki? Prawy. Prawy? Nie, tu nie ma. Prawy był, tak? Tak. To lewy trzeba zrobić żaróweczkę, zaraz zobaczymy, bo tam takie chujowe te lampy od 60 są. Macie demonstrację tej paki, proszę bardzo, mamy tutaj wywrot. Zamontowany siłownik od HL-ki. I ta paka nam fajnie wywraca. Jest ona dosyć ciężka. Dlatego mały traktor do niej nie może być. Do kamieni mocna to jest konstrukcja. Uważaj, będę opuszczał. Dobra, poczekaj, podjadę bliżej. Mała zabawa w elektryka, bo nam lewy kierunek nie działa. Wyjście mamy w ciągniku, połowa sukcesu. Żarówka dobra. Także bierzemy się za wtyczkę. Widziałem na jednym filmie, Martin Flash Gordon wspominał o MacGyverze. My dzisiaj chyba też w MacGyvera się pobawimy, bo mamy taki problem, że te śrubki już zardzewiałe. Trzy odkręciliśmy, jedna już jest tak objechana, że nie idzie jej wykręcić. Na szczęście MacGyver ma nową, nie skręcaną, a spinaną na takie zatrzaski wtyczkę. Rozwalamy tą w piździec starą, kurde, rushplay i zakładamy nową, na szybko. Także, kurde, zima, zima. Czy się nie odkręca czasem? Nie, to jest wciśnięte. Gdzież patrz? Bo niektóre są wkręcane. No to tą drugą już mam wkręcaną. Ale znowu tu nie jest skręcana, tylko jest rozpinana. Każdy, kurwa, typ inny. Co producent, inna wtyczka. Ja już się gubię, kurde, jak mam je rozkręcać czasami. Nie wiem, jak do tematu podejść. Była wtyczka, nie ma wtyczki. Kabelki niestety ponadpalane już troszeczkę. Przejścia dobrego nie ma. No kupę lat już mają. Ale my tutaj sobie robimy, a tutaj nam śnieg dalej pruszy. Miało nie padać. No w ogóle miało nie padać. No. Ale niech pada. Jak chciałeś zimę, to ma. Tak jest, niech pada. One w środę. Jak jest zima, to musi być zimno, pani kierowniczko. No. Dobra. Tak mamy, teraz środek zielony pompujemy. Tak. Także wiecie. Za młodu MacGyvera się oglądało. Tak. Także się takie rzeczy potrafi. Nie ma lipy. Dobrze, że mamy taką samą numerację. No. Na tej nowej kostce, bo czasami... Inna i chuj szuka. Niejednokrotnie bywa tak, że jest inna. I później szukaj wiatru w polu. Wtedy sobie rysuj, maluj, albo od nowa, kurde, próbówka i lecisz z tematem. Także składamy i będzie chwila prawdy, co my tutaj wyczyniliśmy. Czy MacGyver będzie z nas dumny? Dokładnie. Nieraz zbierałem się, żeby tutaj zrobić taką klapę ładną i nigdy nie było czasu, także będziemy dzisiaj docinać płytę USB. Żeby nam węgiel nie wylatywał. Mamy 89, jak wytniemy, ewentualnie będziemy docinać. Tam dobrze masz przyciśnięte? Tak, tu mam tutaj. Dobra, tniemy. Bardzo.
bardzo pięknie. Tak. Jedna rzecz, którą wiem i mogę wam powiedzieć, jak coś mierzycie i docinacie, żeby nie popełniać błędu ciesielskiego, kreska zawsze musi zostać, nigdy nie ciąć na kresce, nie? No chyba, że tak jak mazak dosyć szeroki jest, to w miarę po tym mazaku można jechać, nie? Także pozdrawiamy Kubę, żeby następnym razem wiedział, jak dociąć. Nie róbcie tego w domu. Wiesz, mogę się łamać kreskami? No. Burta będzie na pewno dorobiona w swoim czasie. A dzisiaj szybka akcja, wędka spławik. Jeszcze to pasem ściśniemy. Szybka akcja, wędka. I będzie ładnie. Tak mamy pas puszczony. Zepniemy. Jak tu przyjdzie węgiel, to będzie pięknie. No i dobra. Fajne, super zimowe warunki. Co chwila dopaduje nam świeży śnieg. Tymczasową burtę z płyty USB mamy zrobioną. Także lecimy po węgiel na Śląsk. W jednym domu oczywiście mamy piec już na pelet, no ale wszystkiego naraz zmienić się nie da. Są jeszcze inne budynki do ogrzania. Ogólnie palimy drzewem, no ale że idą teraz takie mrozy, a nie zawsze ktoś może być akurat w tym budynku, który trzeba troszeczkę lepiej dogrzać, dlatego też jedziemy po węgiel. Idą te większe mrozy, trzeba tam zarzucić, żeby to się paliło do rana. Z powrotem będziemy wracać, to dopniemy jeszcze pług do śniegu, bo już nie chciałem zaczepiać tego razem na miasto, bo tak sobie myślałem, gdzie w ogóle jechać po ten węgiel, bo tutaj mamy dosyć sporo w Stargardzie składów węgla. Dlatego co, będziemy wierni jednej firmie. Tam, gdzie kupujemy nawozy, środki ochrony roślin, w większości jedziemy do nich, kawałek to jest dalej, ale zrobimy sobie taką małą wycieczkę. Oglądanie MacGyvera się opłaciło, wtyczka wymieniona, usterka naprawiona, nie czuję, kiedy rymuję, wszystkie światła działają, trochę choinka, ale jedziemy. To są drogę do pana. Tutaj przejeżdżamy obok pola rzepaku. Widać, ładnie nam ten śnieg zasypał ten rzepak. Wczoraj jeszcze jechałem, to akurat tutaj blisko naszej miejscowości rzepaki były odkryte. Wiadomo, tam śnieg leżał, ale te liście bardziej sterczały. Ta warstwa jednak świeżego śniegu robi swoje. Tam, gdzie mamy pole oddalone 16-17 km dalej, gdzie mieliśmy buraki, a posialiśmy teraz pszenicę, w tamtych rejonach wczoraj rzepaki i zboża były wszystkie poprzykrywane, tam więcej tych opadów śniegu było, a u nas zawsze troszeczkę mniej, ale nie ma co narzekać, bo w tej chwili mamy fajny śnieg. No i idą większe mrozy, także wreszcie mamy zimę z prawdziwego zdarzenia. Póki co w piecu trzeba palić i węgiel potrzebny. Mamo, ja wariat. Kurwa, szóstkę chciałem włączyć. A tu nie działa szóstka. O, to wszystko przyzwyczajenie, bo w Jeepie mam 6 biegów. I co, muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się tym traktorem jeździ. Miękko. Nie ma przedniego... Ten akurat model nie ma amortyzacji przedniej osi, bo 6.9.10 ma. Ale jak z tyłu jest podczepiona jakaś maszyna, tak jak teraz mamy tą pakę podczepioną, ona leciutka nie jest. Ja myślę, że około 500 kg ona waży. Także już mamy jakieś obciążenie na tylnych oponach. I fajnie się jeździ tym traktorem, naprawdę. Łap zawadzka! Kim tutaj zajechał? Czemu? No zobacz, 84-30. Agrofirma Witkowo, ale to chyba z serwisu od zawadzkiej wyjechali na sprawdzenie, czy wszystko działa. Chyba, powiem ci Łukasz szczerze, niby dalej, ale tam byśmy musieli tą betonką lecieć, no, na ceglaną albo rzeźniczą, nie? Jakby tyle potało by nas tam. No w sumie, no co, na ceglaną? Na rzeźniczą to bym nie jechał. Do Świętego fajna, prosta droga. Na te to bym nie jechał, bo skurczybyki tam kantują. O, a tutaj
już wcześniej braliśmy węgiel, to idziemy na portiernię, zobaczymy ile z tą paką waży John Direk. 7160, na pewno w kamerze tego nie będzie widać. Może, dobra, idziemy na portiernię. Także 7160 ważymy. Zobaczymy ile wejdzie nam na tą pakę węgla. Ile w łyżce wchodzi gdzieś? Tak jak teraz łycha była, to ile gdzieś jest? Łycha? No. O, taka równa, ja wiem, 700 kilo. To tutaj jeszcze miejsca mamy, chyba mi się ta, ten burta nie rozwali, to jeszcze można sypnąć, nie? No. No dobra. Panie i panowie, wybraliśmy się bez obciążnika. 1,5 tony z tyłu. Lekko nam się przód unosi. Co zrobić? Miał być puk z przodu. Zaraz go zaczepimy. Pomalutku jakoś dojedziemy. Daleko nie ma. Parę kilometrów. Jak nie, to Łukasz z przodu będzie stał. On waży z 200 kilo to. Idziemy zabulić kasę. Tutaj przybierzesz od góry jakiś. Zapłacone. Mamy, zgadnij ile mamy? Tonę 200? Tonę 200. No, tak potrzebne, tonę 200 mamy węgla na pace. Także prawie 2 tony mamy obciążenia z tyłu. A nam John Deere'ka troszeczkę podnosi, ale nie strasznie. Pomalutku jedziemy. No i dobra, lecimy. Podczepimy po drodze puk do śniegu, aby sobie drogę odśnieżyć, no kurde tam odśnieżyć, tyle śniegu, że ciągnik by poszedł. Ale no przecież musimy ten puk podczepić, no nie daruję sobie, bo za tydzień już zimy nie będzie i co? Tak, nie przebolejesz tego. Nie przeboleję, ja muszę mieć ten puk podczepiony do śniegu i koniec. Nie przeboleję. Nie przeboleję, muszę podczepić go i odśnieżać. Tak. A korzystając z okazji, z takiego luźniejszego dnia, przy transporcie tego węgla, to mogę troszeczkę poopowiadać o tym traktorku 6900. Jak dobrze pamiętam, to mamy tego John Deere'ka od 2011 roku chyba. Jakoś tak, wiosna 2011. Jak dobrze pamiętam, ten traktor do nas przyszedł. Przyszedł. Kupiliśmy go od handlarza z okolicy Nakła nad Notecią. Chyba nawet z samego Nakła. No i co? Rok czasu czy 2 lata pracował u nas bez żadnych remontów. Niestety, jak się rozgrzał od samego początku, zapalały nam się kontrolki od ciśnienia skrzyni biegów. No ale nic się nie działo, pracowaliśmy na tym. Natomiast no, tam był remont i to nie mały. No był to na pewno kosztowny remont w tym traktorze. Niestety remont skrzyni kosztował około 20 tysięcy. Za traktor jakoś mocno wtedy dużo nie daliśmy. Był on sprowadzony z Niemiec. Głównie, no co, no bardzo, bardzo były drogie te pompy, które odpowiadały za te półbiegi. Już ciągnik zaczął szarpać do przodu, do tyłu na tym rewersie. Nie dało rady go ujarzmić. Także jak już się nie dało jechać, wzięliśmy się za ten remont. Okazało się, że tam już ktoś troszeczkę wcześniej ręce swoje musiał wkładać, bo gdzieś tam było coś przewiercone nie tak, gdzieś tam dziura była zrobiona, gdzieś niechlujnie zaklejona, dlatego ten wyciek w środku był, dlatego ciśnienia w skrzyni nie było, dlatego to wszystko tak się działo, niestety. Później, jak już no, nie dało się jechać, ale mówię, 2 lata minęły od zakupu, także no trochę ten traktor popracował, wiadomo, to była używka. Traktor jest z 96 roku, wiedzieliśmy, na co się piszemy, że zawsze tak może być, ale zostało to zregenerowane, wszystko do tej pory działa teraz pięknie. No to było niestety kosztowne, ale dzisiaj patrząc na ceny tych John Deere'ów, to ceny kształtują się, to znaczy no tyle, ile kto tam może wołać, kto próbuje wołać za ten traktor gdzieś tam na jakichś aukcjach.
czy na jakichś ogłoszeniach, to jest około 90-80 tysięcy za taki traktor. My wtedy daliśmy około 60-65 chyba netto, nie pamiętam dokładnie, jakoś coś, wiem, że 60 na pewno było z przodu. No i co, po dwóch latach taki remont wyszedł około 20 tysięcy, trzeba było w ten traktor już włożyć. No był poważny remont silnika. Dobrze, że nic większego się nie stało, bo w porę było zareagowane i ciągnik był zgaszony, zaczęło tłuc. No i niestety okazało się, że pękł korbowód na jednym tłoku. No i to było też dosyć poważne, bo trzeba było wszystkie tuleje wymienić, wszystkie tłoki. W 60 ten remont by był śmieszny, jeśli chodzi o koszt, czy tam w 80. Niestety w John Deere to kosztowało też około 20 tysięcy razem. Jeszcze tam parę pierdół zawsze wyszło dodatkowych, także pamiętam, że też następne 20 tysięcy było w ten traktor włożone. No i co? Czyli podsumowując, usterki tego traktora, bo tam nie liczę takich rzeczy przy starym ciągniku, jak przeguby, końcówki drążków, jakieś tam wymiany olejów, to jest standardowa procedura, to w każdym ciągniku się robi. Także w stosunku do tych motogodzin, które przerobi, wymieniać filtr oleje na bieżąco, to jest podstawa i to też trochę kosztuje do tych zachodnich traktorów, jak się bierze olej tego lepszego gatunku, przysłowiowego lepszego gatunku, bo tak naprawdę my nie mamy laboratorium, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, który olej jest lepszy, który gorszy. Jaki nalejemy, na takim jeździmy. Za jednego można zapłacić drożej, za drugiego mniej, a może to być tak, że te oleje są identyczne. To, co nam napiszą na pudełku, to musimy brać to za prawdę i w to wierzyć albo nie wierzyć. No to remont skrzyni i remont silnika. No niestety, tak wyszedł. Traktor, no mogę powiedzieć, ile ma motogodzin, bo zaraz tu klikniemy. No już niewiele mu brakuje do 17 tysięcy motogodzin. 96 rok. Dokładnie 16 757 tysięcy motogodzin. Także maszyna nie stała, pracowała. Także miało prawo się zepsuć. Aktualnie traktor jest wykorzystywany przy opryskiwaczu. I będzie przy tym opryskiwaczu śmigał. Póki będzie żył, to będzie śmigał. Także sami widzicie, jak to kosztuje z używaną maszyną. W każdym ciągniku jakieś przeboje były. Jeszcze oprócz tego wcześniej, w międzyczasie była robiona uszczelka pod głowicą. Także zawsze coś się dzieje w takich używanych sprzętach. Bus agrokojotów pojechał. Remonty niestety trzeba było zrobić. Co dzisiaj na obiad? Lasagne. No i dobra, biorę browara. Odchudzająca. Taką belkę dorobiliśmy, żeby zaczepiać fajnie sobie. Zobaczcie, jakie zdarte. Już drugi raz używki tutaj zakładaliśmy. Już w tym roku muszą pójść nowe. Bo na wiosnę z bruzdy, kurczę, opryskiwaczem nie mogę wjechać w ścieżkę. Jak z poprzeczniaka się ubije. Z tyłu są nowe. Ale mamy Taurusa. Średnio jestem zadowolony z tych opon. Dobra, dokręcamy, proszę pana. No i dobra. Podjeżdżamy. Kurczę. Przelekko nam podnieść ten pług. A Łukasz poszedł, kurde, cięgło szukać. A samemu tego nie zrobię. Piło. O, i będzie szło ładnie, dobra. Dół jakoś zamontowaliśmy. Jakieś stare cięgło jeszcze od 60 się ostało. Akurat będzie pasować do tego pługa jak najbardziej. Zobaczymy, jak to, kurczę, będzie działać. No i dobra, udało się nam podczepić pług. Podnosimy go. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie nam. Trzeba będzie go na cięgle jeszcze ustawić. Troszeczkę bardziej trzeba będzie skręcić. No i dobra, jedziemy.
rzepak ładnie przysypany. Dobra. Dziury. Co, zmęczyłeś się? No. Ale no, od dzisiaj ma nam w nocy zacząć mrozić. Jutro ma już być temperatura na minusie w dzień. Także zobaczymy, jak to będzie. No, także mamy równiarkę z przodu, a nie odśnieżarkę. I jedziemy. Jak zwał, tak zwał. Będziemy zwalać węgiel, bo kurde, jakby nie było, zeszło nam trochę dzisiaj tego czasu. Niby tu, niby tam, tu żaróweczka, tu światełko, tutaj kapcelek. Nie, nic nie zrobię. Tutaj węgiel, a my jeszcze musimy zwalić to, co mamy na tej pace. Przenośnikiem kubełkowym, nie? Tak. Przenośnik kubełkowy będzie mechaniczny, czyli wiaderko i łopata. No co? Myślałem, że dzisiaj już fertka odbiorę, ale wczoraj dzwoniłem do pana kierownika i ciągnik stał tydzień bez ruchu, tak jak go postawiłem w czwartek w tamtym tygodniu. Także dopiero się za niego biorą. Nie wiem, ile im to zejdzie. No, myślałem, że dzisiaj ten traktor użyję do czegoś. Ale dobra, mamy inne traktory, to jakoś sobie poradzimy. Jeśli chodzi o wycenę kombajnu, to na pewno, jak będziemy ją mieli, bo jeszcze jej nie mamy, to wszystko powiemy, jak to wygląda i co my na to, jak my podejdziemy do tematu z tym dalej. Także czekamy na wycenę i na pewno o tym wszystko opowiemy w następnych filmach. Tak na chwilę po drodze się zatrzymaliśmy, zobaczyć, jak tu wygląda jęczmień. Zobaczcie, jak mi nogi wpadają. Także jęczmień jest przysypany, a i tak sterczy. Dosyć konkretny urus. Tu mamy kosmos. Chyba kosmos będzie. Zobaczymy, jak to przezimuje. Pod spodem. Zielono. Wjeżdżamy. Co jest dla nas najważniejsze? Że ta burta tymczasowa nam wytrzymała. Mamy ponad 1200 kg węgla. Działamy. Nie ma czasu. Idzie jak burza, niczym piorun. Masz, Staszka, cieniaska znalazłem dla ciebie. O kurwa. Ładnie ubywa. Chwila, moment i zniknie. Jak to się mówi, jeszcze trochę i na pewno się uda. Ja to rozumiemy się bez słów. Wyjeżdżamy. Zrobione. Pół godziny. Może nawet nie. Jakby nie było, te wszystkie zabiegi prawie cały dzień nam zajęło. Ciekawe, czy tutaj w lewo się wyłamiemy z tą paką. Łuk jakby był stworzony do tego zakrętu. Jedziemy pomalutku, równamy drogę, bo odśnieżaniem tego nie można nazwać. Także wyrównamy troszeczkę tą drogę, będzie prostsza. Wiecie, o co chodzi. To teraz będą pośmigać. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się, na raziówka i do następnego. Pamiętajcie oczywiście subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. Wszystkiego dobrego, heja. Cześć tam. Siema, do następnego.
Ci zaprzęg. Chodź, Dafi, jedziemy. No nie tak. No piesa męczy. Chodź. Na spacer. Chodź. Poczekaj, poprawimy. Poprawimy, tak. Pomagaj mi, idziemy z panią. Chodź. Aha. Dawaj, Dafi, chodź szybko. Chodź szybko, Dafi. Chodź szybko, Dafi, chodź. A to się wygina. No kurde, to było dla Szymona. Żeby się opierał tylko. Już zepsułaś mój tuning.